Ester Malm i cudowny hotel Mornington Hotel Dzikiego Kota Bombała. Tutaj już takie jakby tajskie, ale nie do końca byłem zadowolony. Ramen, nie wiem czy tak rzeczywiście powinien wyglądać ramen. Chyba jednak w Polsce jest to inna klasa, inny level, innej prawdy. Także trzymajmy się naszego ramen. Otóż ekskluzywna restauracja, gdzie jedzą ekskluzywni ludzie. Woda oczywiście za darmo, jakieś tam masełko fajne. Podanie wysokiej klasy, no i sztandar szwedzkiej kuchni. Shot, bulary, pulpety, czy to jest Ikea? Nie sądzę. A to już jest to Skagen, czyli też taka sztandarowa akcja ze strony północnych sąsiadów. Coś niesamowitego, inna prawda, inne podanie, innego sukcesu. Mam nadzieję, że jest ok. Big time. Tutaj już bardziej centralnie można powiedzieć, ale zawsze byliśmy centralnie, schodzimy do podziemi, schodzimy do innej prawdy przemieszczania się bardzo szybkiego, ekskluzywnego, ale też pełnej podróży klasy i tych cudownych widoków, bo to tylko możesz zobaczyć Szwecji Big Time. Wróciłem do macierzy, patrzę czy wszystko się zgadza, robię obchód, badam, kontroluję, sprawdzam czy jest tak jak było, a może lepiej, a może inaczej, a może bardziej prawdziwie. Tutaj Sztokholm zachwyca spokojem, czystym powietrzem, luzem, ekskluzywnym podejściem do tematu. Sztokholm jest piękny, Sztokholm ewakie. I po tygodniu, czy tam po iluś dniach, zaczyna się ogarniać temat sztokholmski. Ale też trzeba uważać na rekinów, bo tutaj jest całe stado, cały ocean dzikich rekinów. Proszę Państwa, to nie jest Wrocław 2.07, gdzie w trampeczkach wpuszczali Cię wszędzie na piwko za czwóraka. Tutaj selekcja jest niestety okrutna i jeśli się z nią zderzyłeś, to poczułeś coś okrutnego. Ludzie, ochrona z różnych części świata z kałachami stoi i sprawdza, czy jesteś odpowiednim człowiekiem, aby zabawić się wśród elity. Tak dobrych, solonych migdałów jeszcze nie było. Kulturalna obsługa, kulturalni ludzie. Bawimy się na całego. Lew mówi, też jestem dzikim kotem. Bombao.